fazą montażową oraz fazą rozruchową. Aktualnie znajdujemy się w Gorzelni w Rzeszynie, gdzie trwa rozruch instalacji do destylacji alkoholu etylowego o wydajności 500 litrów na godzinę. Instalację zaprojektowaliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakładając również, iż instalacja ma spełniać założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. W instalacji zastosowaliśmy zaawansowane urządzenia pomiarowe i technologiczne, w tym wykonane przez nas kolumny destylacyjne, wymienniki ciepła czy też zbiorniki reakcyjne. W trakcie rozruchu programujemy parametry procesowe, takie jak temperatury, ciśnienia czy też poziomy w zbiornikach reakcyjnych i mamy nadzieję, a wręcz jesteśmy pewni, iż projekt zakończy się sukcesem, a klient będzie w pełni zadowolony. Instalacja składa się z trzech kolumn destylacyjnych, kolumny odpędowej oraz dwóch kolumn wzmacniających. Kolumna odpędowa jest ogrzewana za pomocą cyrkulatora, do którego dostarczana jest para o wysokim ciśnieniu i temperaturze. Natomiast kolumna wzmacniająca ogrzewana jest za pomocą wyparki oparami z kolumny odpędowej. Każda z nich została wyposażona w 20 półek o konstrukcji sitowej bądź zaworkowej. Zajrzyjmy na jedną z półek zaworkowych kolumny wzmacniającej, na której aktualnie trwa proces destylacji etanolu. Bardzo ważnym elementem każdej instalacji jest właściwe oznaczenie urządzeń technologicznych i procesowych, tak aby każdy, kto znajduje się na terenie instalacji, mógł w łatwy i szybki sposób zapoznać się z parametrami danego urządzenia technologicznego. Tutaj widzimy tabliczkę znamionową kolumny wzmacniającej, z której to możemy odczytać parametry urządzenia, takie jak maksymalną dopuszczalną temperaturę, ciśnienie, medium przepływające przez kolumnę, czy też pojemność całkowitą urządzenia. Zawory regulacyjne, zawory ręczne, przepływomierze mają również nadane odpowiednie symbole. Jednym z ważniejszych urządzeń pomiarowych w instalacji do destylacji etanolu jest licznik spirytusu, który tutaj również ma nadany swój symbol FI504. Spirytus przed podaniem go na magazyn musi zostać wychłodzony do temperatury poniżej 30 stopni Celsjusza, co jest realizowane za pomocą płytowego wymiennika ciepła. Proces przebiega bez zakłóceń. Odbieramy około 500 litrów etanolu na godzinę, zgodnie z założeniami projektowymi.